witam was tutaj, cześć, Zanusz. I po może nie długiej przerwie zapraszam was na kolejny odcinek z Tramwaj Kierunek Winnica. Tak to wygląda, proszę bardzo. Trochę się pozmieniało tutaj, powiem wam szczerze, że jak zobaczyłem, jakie tutaj są zmiany, to aż się zdziwiłem, ale bez żadnego gadania, ponieważ jest dzisiaj dużo nowości, nie będę przedłużać, łączymy się z Jakubem Skutem, który stoi na ulicy Światowida i ogląda nasz plac budowy. Dzień dobry, z tej strony Jakub Skut. Znajdujemy się dziś na Białołęce, a dokładniej na Winnicy, gdzie budowa torowiska tramwajowego naprawdę idzie w najlepsze. Możemy zauważyć podkłady pod tory tramwajowe oraz, jak widzimy, nieco rozkopaną górkę. Wielu robotników, wiele maszyn na budowie, a dokładniej na środku budowy, ustawiony jest już tor. W oddali widać asfalt, ułożony asfalt. Na zdjęciach z góry widzimy pętlę tramwajową, która wygląda naprawdę bardzo okazjonalnie. Ulica Poetów i ulica Tłuchowska jest nadal nieprzejezdna. Jak widzicie, tak naprawdę cały plac jest rozkopany. Widzimy również płyty, które posłużą w przyszłości jako chodnik i rury, które posłużą jako system wód studzienkowych. Niestety nie widzimy jeszcze żadnych prac połączenia ulicy Światowida z ulicą Modlińską. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Skut. No i tak jak widzicie, tutaj Skut nam zaprezentował, mamy drona, mamy nowe urządzenie. I teraz taka krótka pokazówka, co potrafimy z nim robić w nowych obliczach. Cały film będzie publikowany dzisiaj wieczorem. I jak już widzicie mniej więcej, co się będzie działo, to tak od razu mówię, oczywiście wszystkie najnowsze materiały będą z jego użyciem. Przypominając to, że aktualnie tworzymy nawet mapy 3D stacji metra, co jest co najmniej o krok dalej. Tak, w Winnicy też będzie mapa 3D, będą mapy w ogóle tworzone przez nas, ale dobra, mniejsza z naszym reklamą, bo jestem strasznie zadowolony z tego, że w końcu możemy zobaczyć od góry, więc co dużo nie mówić, pokażmy wam, jak to wygląda od góry. Tramwaj na Winnicy ogólnie z góry wygląda pięknie, powiem tak. Nagrania nie są najnowsze, będzie niedługo kolejny odcinek z tego, prawdopodobnie jakoś w sierpniu jeszcze się pojawi. Dlaczego? No bo czas nagrywania tych odcinków, zresztą od czerwca w końcu dona, jest już trochę długi. Tak czy siak, najważniejsze jest to, że jak widzicie z góry, są przygotowane już pod asfalt. W niektórych miejscach już zostały położone pierwsze warstwy asfaltu, co jest co najmniej bardzo dobrą nowiną. Natomiast to nie byłoby oczywiście sobą tutaj nasze tramwaje, ponieważ to nie jest tak, że tylko i wyłącznie już jest asfalt. To w niektórych miejscach już są krawężniki robione, podkłady, wszystko. Tak, są tory tramwajowe nawet na środku, na tej nowej części Światowida przy pętli Winnica. Jak widzieliście to tutaj na nagraniu, jest owszem tramwaj, tutaj już tory zakręcające dla przyszłej pętli tramwajowej, co jest co najmniej już dosyć dalekim postulatem, który już widzimy. Tak, w teorii daje to nadzieję, że w tym roku się przejedziemy tym tramwajem. Nie wiem, na ile to jest realne, natomiast na pewno chętnie bym to zobaczył. Idąc dalej, to nie jest tak, że tylko tyle mam tutaj zbędne. O nie, nie, nie. Nie mam tutaj chodników jeszcze, tak, tego nie widać. Ale wszędzie miejsca, gdzie będzie przyszły asfalt, są ładnie zrobione. Niestety rzecz, która bardzo mi się nie podoba, to jest to, iż nie widzimy żadnego połączenia ulicy Modlińskiej z ulicą Światowida. Jak tam widzicie, na ujęciach jest po prostu taki ślepy koniec. Pozostawię to do waszej dyskusji i moją opinię na temat niełączenia Modlińskiej ze Światowida już znacie. Natomiast, co ważniejsze, po drugiej stronie przeszkole już widać nawet zarysy przystanków przyszłych, skrzyżowań i tego typu rzeczy, więc naprawdę tam się będzie działo, będzie zabawa, jak to się mówi.
Natomiast jak przejdziemy sobie właśnie do szkoły, tam ewidentnie widzimy, że prace trochę są spowolnione, bo jest jeszcze połączenie ulicy Leśnej Poranki z ulicą Leśnej, z ulicą Światowida. No i to jest troszeczkę problematyczne, na pewno nie powiem, że nie, ale jak widzicie, to oczywiście sobie z tym radzą. W niektórych miejscach tam akurat z tego co widziałem, już są tory na prostym odcinku kładzione, natomiast nie ma jeszcze asfaltu, nie wiem jak jest teraz, mam nadzieję, że idzie to do przodu. Natomiast przy ulicy Światowida do pętli Nowodwory, tam już od Leśnej Poranki, to tam prace, jak dla mnie przynajmniej, idą najwolniej. Ale to prawdopodobnie dlatego, że jeszcze tam po prostu był kanałek do przeniesienia i zrobienie mostku nad tym wszystkim, wybetonowanie tego i przełożenie jezdni też na drugą stronę. To prawdopodobnie będzie się działo, albo już się wydarzyło, nie wiem. Nie było mnie tam niestety. Natomiast to jest na pewno coś, co trzeba mieć na uwadze. Kolejną rzeczą tam, ewidentnie jak możecie zobaczyć na ujęciach tam na intrze i tak dalej, to są bardzo zadośnięte te stare, które zostały wybudowane już parę dobrych lat temu na Nowodwory. One są zadośnięte, ta dalsza część, która będzie właśnie się łączyć z tymi nowymi, one będą skuszone i tam wyszlifowane, z tego co pamiętam, na rzecz połączenia tego wszystkiego. Ale ogólnie ma się to dobrze, tam już z tego co widziałem, to jest całkiem nieźle idzie. Przy górce górka jest rozkopana, to chyba was nie zdziwi, i będą dwa pasy jezdni w każdą stronę, będzie na pewno przy pętli Winnica. Czy będzie to dociągnięte do ronda przy aktualnie, gdzie jest pętla Nowodwory? Nie wiem, mam nadzieję. Przydałoby się, powiem to przynajmniej w ten sposób, przydałoby się bardzo. Ale no zobaczymy, jak to się samo potoczy. Co ciekawe, jeszcze ważną rzeczą, jeżeli tramwaje i tak dalej się to buduje, na przykład metro, tramwaje i tego typu wszystkie rzeczy, to jest pewne, tutaj mnie komary oblatują, dlatego się trochę ruszam i gorzej mi słychać, to jest co najmniej tyle pewne, że jest to bardzo dobra nowina, jeżeli chodzi o całą kanalizację, bo wszystko zostanie tam poukładane, wszystkie sieci energetyczne i tak dalej, to wszystko zostanie naraz, zawsze. I dzięki temu, jak możemy sobie zobaczyć, to właściwie już cała kanalizacja do właśnie odpływy wody i tak dalej na tym odcinku już są zrobione. To jest oczywiście na samym początku przy takim tramwaju, no ale co nie zmienia faktu, że zostało to już zrobione. Dlatego jest to dobra nowina. Wszystkie kable są do tramwajów na większości odcinków Warszawy, z tego co pamiętam, prowadzone pod ziemią. Tutaj nie będzie inaczej. No i oczywiście będzie zielone torowisko, czyli w większości miejsc będą po prostu tory w trawce. Będą dwa przystanki, tak jak mówiliśmy, i czas otwarcia to do końca roku powinniśmy w teorii pojechać. Coś z tego co pamiętam, oni mają to wybudować do końca roku, a czy otworzą, to już zobaczymy. Patrzę, czy tutaj coś mam do powiedzenia. Na ujęciu z drona niestety nie widać, czy jest już przygotowana pętla tramwajowa z tymi trzema torami podstawczymi dla trzech tramwajów. W teorii powinno tak być, powinno tutaj dojrzeć tramwaj 2 z Młocin, tramwaj 17 i jedna linia nowa. To ma być w przyszłości 18 lub tramwaj, który będzie jechać na Pragę przez ciągnący się obok ratusza, Białęka Ratusz, ciągnący się przy FSO, tam wzdłuż Modlińskiej, tam jest też zaplanowany właśnie jeden tramwaj, a póki co to tu prawdopodobnie dojedzie i 17 i 2. I skrócone kursy 2 do Tatchomin Kościelny i 17 prawdopodobnie tak to zostanie, bo na Tatchomin Kościelny wątpię, żeby coś dojeżdżało jeszcze w ostatniej formie. I co jeszcze jedna rzecz tutaj ciekawa, jaką możemy powiedzieć, to jest to, że połączenie pomiędzy tutaj właśnie pętlą autobusową a pętlą tramwajową na Winnicy będzie takie, że będzie wspólny przystanek, taka wspólny peron, gdzie osoby będą mogły się przesiadać bezpośrednio z autobusu na tramwaj jadący w kierunku Młocin, czyli będzie taka sytuacja, że tramwaj podjeżdża w sensie autobus podjeżdża na pętlę Winnice, z autobusu się wysiada, wiadomo którą stroną, to chyba wam nie muszę tłumaczyć, i niestety będzie trzeba przejść przez przejście dla pieszych, ale to będzie już na środku drogi będzie ten przystanek autobusowy jadący na przykład od Legionowa, Jabłonne i tych rejonów, i będzie bezpośrednia przesiadka do tramwaju, który będzie, jak oni tam pisali, w jakieś około niecałe 20 minut dojeżdżać do metra Młociny. Co jest dobrą nowiną, tu oczywiście będzie pętla autobusowa i w przyszłości parku jedź ten węzeł. Pętla autobusowa i parku jedź, głównie parku jedź, pojawi się później. Reszta będzie teraz, z tego co mi się wydaje. Nie wiem jakie jest połączenie Monomolnickiej, ale nie będę się powtarzać. Także tak to wygląda, no i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie powiedzieli teraz, że czas na ciekawostkę. Łączymy się jeszcze raz z Cykutem, który stoi gdzieś tam obok szkoły.
Po tak odlotowym odcinku czeka wioska jest raczej przyziemna. Przed Toitojem, który znajduje się za mną, znajdują się krawężniki przystankowe. Czy to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej końca budowy nawiennicy? Z miejsca wydarzeń, jak zawsze fruwający Jakub Sykut. Żegnamy cię odlotowy Sykucie, no i... Tak, no niestety. Jak widzicie, są już krawężniki, są już przyszłe przystanki tramwajowe, prawdopodobnie nawet są już teraz układane, a ja nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że odcinek mu się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Niedługo się pojawi kolejny materiał na moim kanale. Jak widzicie, już trochę duszyliśmy, odklikowaliśmy się w końcu, bo mam program, który obsługuje filmy z drona. To dlatego tak długo szykuję filmy. No i kolejny film to będzie przebudowa Jana Pawła II i Metro Brudno. Z czego Metro Brudno i Jana Pawła oczywiście są w całości nagrane z drona i z ziemi, ale z ziemi to chyba wam nie muszę nawet tego przypominać. Także tak, jeśli wam się podobało, zostawcie górę, tak jak mówiłem. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z winnicy, z metra, z informacji, z newsów i lotów nad Warszawą z drona, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Na Jana Pawła. Cześć!